Dzień dobry. Dzisiejszym naszym tematem z muzyki, którym się będziemy zajmować, to jest ludowa zabawa. Z tym tematem wraz chciałabym, żebyście zapamiętali trzy pojęcia. Być może dla Was nowe, być może już znane. Pierwsze z nich, najszersze, które dzisiaj poznamy, to jest folklor. Folklor, to możemy powiedzieć na to pojęcie inaczej, kultura ludowa. A co to znaczy ludowa? No wszyscy jesteśmy ludem, więc to nasza kultura? No nie do końca. Kultura ludowa to jest coś, co już było, czyli kultura ludu dawnego, kultura ludzi mieszkających na wsi w dawnych czasach. I w skład tej kultury co może wchodzić? Na pewno śpiew, na pewno taniec, na pewno ubiory. Niejednokrotnie na pewno widzieliście panie ubrane w stroje łowickie, czy też góralskie, czy z Mazowsza, barwne, kolorowe. Co jeszcze? Wszelka sztuka materialna, czyli i narzędzia, i budownictwo, i jakieś obrazy, i jakieś rzeźby. Mnóstwo, bardzo szeroki zakres jest tej kultury, czyli wszystko, co związane z życiem dawnych ludzi na wsi. Ta kultura jest dzisiaj kultywowana, owszem, ale ona nie żyje jakby teraz naprawdę. Teraz ludzie dokładnie tej kultury nie wyznają, że tak powiem, nie obracają się w tej sferze, bo to jest zupełnie inne życie. Ale jak najbardziej te tańce, ta muzyka i ozdoby plastyczne, można powiedzieć, również są kultywowane. I takie życie można na przykład zobaczyć w skansenie. Jeśli ktoś z Was był kiedyś w skansenie, zwiedzał go, to tam właśnie wchodzi się jakby do dawnej wioski, do dawnej wsi. Widać budynki różne, takie jakie znajdowały się na wsi. Można wejść do środka, zobaczyć jak były ozdobione, zobaczyć jakie były stroje. Niejednokrotnie można też usłyszeć właśnie tę muzykę ludową. Dobrze, czyli pierwsze pojęcie folklor. Druga sprawa to jest właśnie jedna rzecz, która się zawiera w folklorze, czyli polskie tańce narodowe. Tych tańców polskich, odmian ich jest raczej bardzo wiele, natomiast wyodrębniło się pięć takich najważniejszych tańców, które nie tylko były używane jako tańce ludowe do zabawy, ale również później wkroczyły one do muzyki artystycznej i poważni kompozytorzy, na przykład Fryderyk Chopin, albo Henryk Wieniawski, albo Karol Szymanowski, używali tych tańców po to, żeby swoją artystyczną muzykę przekazać. I bardzo oni się inspirowali folklorem i w tym polskimi tańcami narodowymi. A wśród tych tańców polskich narodowych, ja wszystkich Wam nie będę wymieniać, ale powiem o jednym, który jest dzisiaj szczegółem naszego tematu. Tam się zawiera taniec, który się nazywa mazur. I to jest trzecie pojęcie. Folklor, do którego zalicza się polskie tańce narodowe, a wśród polskich tańców narodowych znajduje się mazur. I teraz bardzo znany mazur. Piosenka. Uciekła mi przepióreczka w proso. Być może ją nawet znacie i nie wiecie, że tak naprawdę śpiewaliście mazura. Ta rzecz, która jest bardzo charakterystyczna w mazurze, to pierwsza rzecz. Mamy podział na trzy, czyli mamy metrum 3/4 lub 3/8. Jeśli byśmy do tej piosenki liczyli, liczylibyśmy do trzech. Nie będę tego tłumaczyć, nie wchodźmy w ten temat teraz. Natomiast to, co każdy z Was usłyszy, to będzie akcent na końcu takiego krótkiego odcinka. I ten akcent, czyli wzmocnienie, mocniej zaśpiewany, mocniej zagrany dźwięk, on wypada akurat, przynajmniej w naszej piosence, też tak na koniec wyrazu. I to akurat brzmi inaczej niż w języku polskim. Jeśli mamy tutaj w tekście proso, jeśli mówimy, to słychać proso, proso. Natomiast będziemy śpiewać proso, proso. I to jest właśnie ten akcent, zmieniony troszeczkę. On jest tak jakby pod włos. Jest odwrócenie tego akcentu i nie tylko w mowie, ale właśnie też w muzyce, bo generalnie w muzyce akcent mamy na raz. To jest to, o czym mówiłam, że liczymy na raz. A tutaj będzie na dwa, albo nawet i na trzy, ale w naszej piosence na dwa. Więc ten mazur to tak jakby był przytup. Hop, 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 hop. Przytup na koniec. Taki akcent. Posłuchajcie w takim razie, zaśpiewam Wam
jedną zwrotkę tej piosenki i za chwilę opowiem, jakie jest Wasze zadanie jeszcze z tym związane. Uciekła mi przepióreczka w proso, a ja za nią nieboraczek boso. Trzeba mi się pani matki spytać, czy pozwoli przepióreczkę schwytać. Mam nadzieję, że było słychać te akcenty na końcu. Każdą zwrotkę w taki sam sposób można by zaśpiewać. A uwaga, teraz chcąc Wam jeszcze powiedzieć, co jest charakterystycznego w Mazurze, zaśpiewam tę piosenkę, używając słów tylko mazureczek, mazureczek, mazur. I w ten sposób wypuklimy rytm, charakterystyczny rytm Mazura, układając te słowa w odpowiednim właśnie rytmie. I to będzie Wasze zadanie, abyście zaśpiewali lub wyrecytowali tę piosenkę, używając właśnie rytmu. Chodzi o rytm, rytm tej piosenki, w słowach mazureczek, mazureczek, mazur. Pierwsza wersja, którą możecie wykorzystać, jest taka do zaśpiewania. Mazureczek, mazureczek, mazur. Mazureczek, mazureczek, mazur. Mazureczek, mazureczek, mazur. Mazureczek, mazureczek, mazur. I druga wersja. Można wyrecytować, nie trzeba śpiewać. Mazureczek, mazureczek, mazur. Mazureczek, mazureczek, mazur. Mazureczek, mazureczek, mazur. Mazureczek, mazureczek, mazur. Uwaga, będę oceniała poprawne użycie akcentu w słowie mazur. Mazur. Inaczej niż w języku polskim. Czyli poproszę Was o nagranie właśnie zaśpiewanego lub wyrecytowanego mazura. Dziękuję i powodzenia!